Klub Platformy Obywatelskiej zgłosi wniosek do Komisji Etyki o ukaranie pani poseł Beaty Kempy. Jest rzeczą niedopuszczalną w jakiejkolwiek debacie, aby publicznie z mównicy sejmowej oskarżyć rząd o sprzyjanie mafii. Mogliśmy sobie tylko wybierać, czy popieramy mafię narkotykową, czy dopalaczową. Jest to stwierdzenie właściwie ocierające się o kodeks karny. Ja powiem jeszcze tylko tyle, że po przeanalizowaniu stenogramu z tego dzisiejszego posiedzenia być może ten wniosek rozszerzymy, ponieważ wydaje się, że także wypowiedzi pana posła Suskiego dalekie były od parlamentarnej przyzwoitości, ale na razie nie ulega wątpliwości, że pani poseł Beata Kempa była tutaj główną bohaterką dzisiejszego posiedzenia, dla jasności bohaterką w cudzysłowie podwójnym. Prosiłbym pana przewodniczącego Wilka, aby przedstawił jeszcze raz meandry tej ustawy, bowiem politycy PiS-u kompletnie nie rozumieją intencji ustawodawcy, kompletnie nie rozumieją, o co w tej ustawie chodzi, albo jeśli rozumieją, to najzwyczajniej w świecie kłamią. W związku z powyższym prosiłbym pana przewodniczącego Zwięzły za przedstawienie, o co w tej ustawie chodzi. Szanowni państwo, mówienie, że przepisy, o których dzisiaj mówiliśmy, legalizują posiadanie narkotyków w Polsce, jest mijaniem się z prawdą. Powiedzieć wprost, jest kłamstwem. Nie ma mowy o zalegalizowaniu posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków w naszym kraju. Tak jak dotychczas, tak również te przepisy, które mam nadzieję wkrótce wejdą w życie, mówią wyraźnie, że posiadanie każdej, nawet najdrobniejszej ilości narkotyków stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Nam chodzi tylko o jedno, aby osoby uzależnione, aby osoby chore były leczone, a do więzień trafiali dilerzy i producenci narkotyków. Tak właśnie skonstruowana jest ta ustawa i jestem przekonany, że po jej wejściu w życie będziemy mieli wyniki przede wszystkim w walce z zorganizowaną przestępczością, w walce z mafią narkotykową, a jednocześnie będziemy mogli skutecznie leczyć osoby, które tego leczenia wymagają.